Cześć, mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną porcję błędów z języka niemieckiego. Na koniec powiem Wam też coś na temat tego, co wywołało taką dużą burzę na moim kanale jeszcze kilka miesięcy temu, wiele miesięcy temu i która właściwie trwa nawet do dzisiaj, czyli na temat dwóch czasowników laufen i rennen. Także zapraszam. No to zacznijmy z tymi błędami, ale jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do tego i do kliknięcia w dzwoneczek, bo na pewno więcej będzie takich filmów o popularnych błędach w języku niemieckim i w innych językach też. A dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o kilku kolejnych błędach, takich typowych, które się cały czas pojawiają wśród moich uczniów. I być może ja już kiedyś o nich wspominałam, nie wiem, nie pamiętam, niektóre nagrania też skasowałam z mojego kanału, także ich tam już nie ma, więc jeśli któryś błąd powtórzę, to trudno, ale na pewno są nowe osoby, które nie widziały wcześniejszych nagrań, a poza tym warto coś powtarzać aż do skutku, nie? Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to takie połączenie MIDI. Bardzo często jest to używane. Osoby na przeróżnych poziomach w języku niemieckim cały czas mówią właśnie MIDI, MIDI, MIDI. I z jakiegoś powodu stosują właśnie ten rodzajnik D do wszystkich możliwych rzeczowników. Z jakiegoś powodu tak jest właśnie najłatwiej. Nie wiem dlaczego, no przecież to nie jest oczywiste. Nie można zakładać, że każdy rzeczownik jest rodzaju żeńskiego. Niektóre są męskiego, a niektóre są nijakiego, więc mają rodzajniki der albo das, więc nie wszystkie mają di. I oczywiście to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że po myd nigdy nie będzie di. W ogóle nie ma takiego połączenia, takie połączenie nie ma racji bytu, zapomnijcie o tym raz na zawsze i nie powtarzajcie tego nigdy więcej. Myd di nie może istnieć. Po prostu cokolwiek byście nie chcieli powiedzieć, pomyt nigdy nie będzie di. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że pomyt jest zawsze datyw, a di w datywie zmienia się na der, prawda? Jeśli jeszcze o tym nie wiedzieliście, to teraz jest najwyższy czas, żeby się dowiedzieć. Di w datywie zmienia się na der, czyli mamy zawsze my dea. Oczywiście rodzaj męski i nijaki, czyli der i das, zmieniają się na dem. Więc mamy mit dem albo mit der w liczbie pojedynczej, a mit den w liczbie mnogiej. I to są jedyne rodzajniki, które możemy stosować z przyimkiem mit, czyli mit der, rodzaj żeński, mit dem, męski i nijaki, oraz mit den, liczba mnoga. Nic więcej, nie ma innych możliwości. I ten przyimek mit łączy się z datywem zawsze, tylko i wyłącznie, bez żadnych wyjątków. Jest jeszcze kilka innych takich przyimków, które łączą się tylko z datywem i warto o tym wiedzieć. Ja już chyba kiedyś o tym mówiłam, że nie trzeba się tych przyimków uczyć na pamięć, w takim sensie, żeby je wyrecytować po kolei, bo to nie o to chodzi, żeby recytować z pamięci, jakie przyimki łączą się z datywem, tylko o to, że po prostu jak widzicie ten przyimek, to wiecie, że po nim będzie datyw, albo jak go chcecie powiedzieć, to wiecie, że będzie po nim datyw. Więc na takiej zasadzie, ale nie na zasadzie uczenia się na pamięć wszystkich po kolei, nie? Tak dla przykładu, również nigdy nie będzie takiego połączenia jak nach di, czyli nach die Arbeit, nach die Schule. No nie, bo po nach jest dativ. Nach der Arbeit, nach der Schule. Nigdy też nie będzie bei die Mutter albo bei die Freundin, czyli u mamy albo u przyjaciółki, dziewczyny. No bo po bei też jest zawsze dativ, czyli bei der Mutter, bei der Freundin. I specjalnie Wam tu teraz nie mówię i nie piszę, jakie przyimki łączą się z datywem, bo to macie na zadanie domowe. Sprawdźcie to sobie i dzięki temu zapamiętacie to lepiej, niż gdybym ja Wam tutaj teraz to powiedziała, pokazała. Po prostu sprawdźcie sami, ok? I więcej z tego wyniesiecie. Ale to tylko dla tych, którzy chcą koniecznie. Natomiast ja chciałam powiedzieć dzisiaj koniecznie o tym myd, dlatego że to się zdarza najczęściej, ja to najczęściej słyszę. Właśnie po tym myd jest to di. Może dlatego, że myd jest takim bardzo często używanym przyimkiem i dlatego wiele ludzi go stosuje i stosuje go błędnie. I jeśli macie coś z tego wynieść dla siebie, no to pamiętajcie przynajmniej to, że pomyt jest zawsze datyw. Innych nauczycie się innym razem, a na razie przećwiczcie sobie chociaż to myt, ok? A te inne po prostu zostawcie. Kolejna rzecz to sich vorstellen. To jest czasownik, który ma dwa znaczenia, w zależności od tego, czy użyjecie go z datywem, czy z akuzatywem.
a bardzo często jest błędnie używany z akuzatywem właśnie. Czyli jak ktoś chce powiedzieć, że nie mogę sobie tego wyobrazić, to mówi ich kann mich nicht vorstellen. A to jest wtedy źle, bo ich kann mich nicht vorstellen oznacza, że nie mogę się przedstawić. Z akuzatywem ich kann mich nicht vorstellen nie mogę siebie przedstawić. Więc sich vorstellen w połączeniu z akuzatywem oznacza przedstawiać się. Natomiast w połączeniu z datywem oznacza właśnie wyobrażenie sobie czegoś, czyli ich kann es mir nicht vorstellen. Okay? Mir to jest właśnie ich w datywie, natomiast mich to jest ich w akuzatywie. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nie mogę sobie wyobrazić. Ich kann mich nicht vorstellen. Nie mogę się przedstawić. Geben für. Nie ma czegoś takiego. Nie mówi się dać dla. Ja wiem, że gdzieś na Podlasiu w języku polskim tak się rzeczywiście mówi. I to jest cecha po prostu tego regionu, jeśli chodzi o język polski. Natomiast Polacy generalnie, nie tylko ci z Podlasia, bardzo często, kiedy mówią w języku niemieckim, używają czasownika właśnie dawać, czyli geben, używają tam tego przyimka für. Ale dlaczego? Przecież my w języku polskim też nie mówimy dawać dla, tylko dawać komu czemu. Więc w języku niemieckim również mamy komu czemu. Ich gebe es dir, ich gebe es ihr, ich gebe es meinem Mann, ich gebe es meiner Freundin i tak dalej, nie? Zawsze dativ. No i tak samo anrufen. Tutaj bardzo częstym błędem jest to, że ludzie mówią na przykład ich habe an ihn angerufen. Ale tak się nie mówi, dlatego że zobaczcie, jaki to jest czasownik, ten anrufen. On pochodzi przecież od rufen, a rufen to jest wołać. Wołać kogo co. Więc po niemiecku mamy dosłownie tak. Ich rufe ihn an. Dzwonię do niego, ale bez żadnego przyimka. Nie mówi się ich rufe an, ihn an. Okay? Mamy tutaj czasownik rozdzielnie złożony, anrufen, który pochodzi od wołać. Więc jest kogo co. Ich rufe ihn an. Ich habe sie angerufen, czyli ją albo ich. Ich habe meinen Mitarbeiter angerufen. Ich habe meine Kundin angerufen i tak dalej. Czyli zawsze akuzativ kogo co. Tutaj na YouTube w komentarzach pojawiało się też często takie pytanie dotyczące das i das. I czym one się różnią? Jak je właśnie rozróżnić w zdaniu? Otóż to das, pisane przez 2s, oznacza że. Po prostu, ok? Czyli na przykład ich weiß, dass ich nichts weiß. Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ok? Ich weiß, dass sie das gemacht hat. Wiem, że ona to zrobiła. Ich weiß, dass sie das gemacht hat. Natomiast to drugie das, to przez jedno s, wprowadza nam zdanie przydawkowe, czyli który. Na przykład das ist das Buch, das ich letzte Woche gelesen habe. To jest książka, którą przeczytałam. No, książka w języku polskim jest rodzaju żeńskiego, ale w języku niemieckim jest das Buch. Więc mamy das ist das Buch, das ich gelesen habe. Albo na przykład das ist das Pferd, das immer gewinnt. To jest koń, który zawsze wygrywa. Das ist das Pferd, das immer gewinnt. Ok, więc rozróżniajcie to. Das plus jedno s, które wprowadza zdanie przydawkowe. Który, a to das przez 2s, które oznacza po prostu, że. Ja wiem, że liczba mnoga w języku niemieckim jest trudna, bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, jak ją stworzyć. Nie ma tutaj żadnej takiej żelaznej reguły, jak na przykład w języku angielskim, gdzie to jest proste. No i wiele osób ma z tym problemy jeszcze przez wiele, wiele lat. Natomiast dzisiaj mogę Wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy. Ja zawsze mówię właśnie o jednej rzeczy po to, aby po prostu można było zapamiętać jedną konkretną rzecz i zacząć ją od razu stosować. Dlatego nie mówię zawsze o 10 aspektach tej rzeczy, no bo tego nikt nie zapamięta i z tego i tak nic nie będzie i później nikt by nie zaczął stosować niczego tak naprawdę. Więc dzisiaj Wam dam taką jedną wskazówkę dotyczącą liczby mnogiej. Mianowicie te czasowniki rodzaju żeńskiego, które się kończą na in, czyli studentin, lehrerin, ärztin, one mają liczbę mnogą.
która kończy się na inen i tam jest podwójne n. Zobaczcie, ok? To n się robi podwójne, czyli mamy studentinen, ärztinen, freundinen, lehrerinen, ok? I to n tam zawsze będzie podwójne. Także zapamiętajcie tę jedną rzecz. Następna rzecz to on jest nauczycielem na przykład. Tutaj bardzo często ludzie przenoszą z języka polskiego gramatykę i zastanawiają się, ok, on jest kim czym? Nauczycielem kim czym? No to będzie datyw, nie? Tak to nie działa. Po pierwsze, nie stawiajcie sobie w języku niemieckim nigdy do datywu pytania kim czym. Jest to zupełnie niepotrzebne. Datyw ma pytanie komu czemu albo gdzie, te dwa, ok, i innych nie zadawajcie sobie, bo to nie ma sensu, dlatego że mamy przyimki, czyli na przykład myt, nach, baj, o czym już zresztą mówiłam wcześniej, które po prostu od razu jak widzicie, że są, no to one się łączą z datywem i nie ma tutaj co stawiać sobie żadnego pytania, więc nie kombinujcie z żadnym kim czym, dobra? W języku niemieckim mamy po prostu kto co, najzwyczajniej w świecie mianownik, czyli na przykład er ist Lehrer, er ist ein guter Lehrer, sie ist eine gute Lehrerin i tak dalej, ok? Mianownik. On jest kto co, a nie on jest kim czym. No i jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że już Wam kiedyś mówiłam, mianowicie jest to nach, które stosujecie nagminnie do wszystkiego, gdzie tylko się po prostu da czy nie da, tam wrzucacie nach. Czyli na przykład, ich fahre nach die Arbeit. Ludzie, po pierwsze po nach nie ma nigdy die. Nie? Tak samo jak pomyt, bo tam jest dativ. Po drugie, nie używa się przyimka nach do Arbeit albo do czegokolwiek innego. Nach używa się tylko, kiedy jedzie się do państwa, miasta albo na jakiś kontynent, albo idzie się, albo jedzie do domu. Czyli na przykład, ich fahre nach Deutschland. Ich gehe nach Hamburg nächste Woche. Ich fliege nach Afrika oder nach Asien. Ich fahre nach München. Zawsze, kiedy macie konkretną nazwę tego miasta, państwa albo kontynentu. Plus nach Hause, czyli do domu. W innych przypadkach się tego nie używa. Czyli na przykład, kiedy mówicie idę do miasta, to nie mówicie nach die Stadt, bo po nach nigdy nie będzie die. A po drugie, to działa tylko z nazwą tego miasta. W takim przypadku, jak mówicie, że idę do miasta, to musicie powiedzieć ich gehe in die Stadt, ok? Albo na przykład ich fahre zur Arbeit, ich gehe zur Schule, ich ziehe in ein anderes Land, do innego kraju, tak? Nie nach anderes Land. No, także tylko wtedy, kiedy macie konkretną nazwę państwa, miasta albo kontynentu. Ok? Oczywiście oprócz wyjątków państw, które nie mają rodzajnika das. Większość państw ma rodzajnik das. Jest das Polen, das Deutschland, das Frankreich i tak dalej. Natomiast są takie państwa, które nie mają rodzajnika das. I jest to na przykład Szwajcaria, Turcja i wtedy się mówi ich fahre in die Türkei, ich fahre in die Schweiz. I wtedy nie można powiedzieć ich fahre nach Schweiz, ich fahre nach Türkei, ok? Też mamy takie państwa, które są liczbą mnogą, na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Stany Zjednoczone, czyli ich fliege in die USA, ok? Ich fliege in die Vereinigten Staaten. Ale jeśli standardowo dane państwo ma rodzajnik das, to tego rodzajnika się wtedy nie używa i używa się przyimka nach. Nach Deutschland, nach Polen, nach Frankreich, nach Italię, nach Belgię, nach Serbię. I zanim przejdę do tego nieszczęsnego Laufen i Rennen, to powiem Wam, że ja teraz o różnych takich błędach językowych mówię na bieżąco na moim Instagramie. Także tam po prostu w moich relacjach na Insta Stories często poruszam takie popularne błędy z różnych języków, daję różne wskazówki językowe, także jeszcze nie ma, jeśli jeszcze nie ma Was na moim Instagramie, no to Was tam zapraszam. Także dołączcie tam, czekam tam na Was, ja tam jestem przez cały czas, tutaj na YouTube mnie nie było przez wiele miesięcy, przecież teraz ostatnio, a na Instagramie jednak byłam cały czas, także tam jestem. Teraz co z tym Laufen? O, matko. Okej, okay. Dla tych osób, które nie wiedzą o co chodzi, ja wiele miesięcy temu nagrałam film, w którym mówiłam, że Laufen znaczy chodzić, tak samo jak w języku angielskim
walk, natomiast gehen znaczy coś takiego jak w języku angielskim go. I to mniej więcej się pokrywa. Natomiast bardzo dużo osób pisało, że to jest nieprawda, bo laufen to jest biegać przecież, no i że przecież jest tyle różnych definicji, tyle różnych przykładów i tak dalej. I ja bym chciała powiedzieć, że tak, to prawda jest. Jeśli się wejdzie na słownik Dudena chociażby online i wpisze laufen, no to widać, co tam jest napisane, tak? Tam są różne znaczenia tego słowa podane. Jednym z nich jest również to, że laufen oznacza chodzenie. I ja po prostu zawsze podaję takie proste wskazówki, które można od razu szybko zastosować. Gdybym się zaczęła rozwodzić nad tym, jaka jest różnica między laufen, rennen i gehen, i bym wchodziła tutaj w szczegóły, wyjątki, wszystkie możliwe znaczenia tych wyrazów, to nikt by z tego filmu nic nie wyniósł. Okay? Nikt by nie wiedział, okay, to kiedy tak naprawdę mam stosować to laufen, a kiedy tak naprawdę mam stosować to rennen, a kiedy gehen. Natomiast w chwili, kiedy ja to powiedziałam tak, jak powiedziałam, to wielu osobom to naprawdę rozjaśniło spojrzenie na tę sprawę i o to mi właśnie chodziło. Moim zamiarem było danie najprostszej możliwej wskazówki i wiele osób po tym moim właśnie wtedy starszym filmie zrozumiało w końcu, o co chodzi. Wiele osób w końcu zrozumiało, co mówili wcześniej Niemcy, czego oni nie rozumieli, bo wydawało im się to bez sensu właśnie z tego powodu, że źle rozumieli ten wyraz. Oczywiście, że laufen też może znaczyć biegać. Dużo osób pisało, że na przykład jak Niemiec idzie biegać, to mówi ich gehe laufen albo ich war grad laufen, byłem biegać. No ale tak naprawdę najwięcej osób chyba mówi ich gehe joggen, ich war grad joggen, idę biegać, byłem biegać. Tutaj też pojawił się taki argument jak laufschuhe na przykład, ale zwróćcie uwagę na to, że laufschuhe to jest też inny wyraz niż laufen. Okay? To nie są te same wyrazy. Więc to nie jest też zawsze tak, że można wszystko rozumieć jeden do jeden. Na przykład wyraz dämlich wcale nie pochodzi od damy, prawda? Więc tutaj one też nie mają ze sobą wiele wspólnego. To jest już za daleko idąca analogia akurat w tym przypadku, bo laufen i laufschuhe mają zdecydowanie więcej wspólnego ze sobą. Natomiast są to jednak inne wyrazy. I tak samo jak ja tutaj podaję te wszystkie różne typowe błędy, też nie zagłębiam się jakoś w szczegóły. Nie podawałam wszystkich przyjmików, które się łączą z datywem. Nie rozwodzę się tutaj na temat tego, jak się odmieniają rzeczowniki i tak dalej, bo to nie jest w tej chwili istotne. To mają być takie krótkie piłki, po prostu takie krótkie wskazówki, które można złapać, zrozumieć i zacząć od razu stosować w swoim języku, w swoim życiu i zacząć pomału ten język poprawiać, przynajmniej w tych małych takich aspektach. Bo jeśli ktoś już dosyć dobrze mówi w tym języku, na poziomie B1, B2 na przykład, no to ma przeważnie wiele takich różnych dziwnych naleciałości nieraz, albo takich błędów, które się ciągną za nimi przez lata, lata całe i nikt ich nie poprawia i nie zdają sobie sprawy z tego, że robią ten błąd, no to właśnie moje nagrania są przeznaczone dla takich osób i one dzięki temu mogą to skorygować. I tak samo było właśnie z tym laufen i rennen. To wielu osobom pomogło, w końcu zrozumiały, jaka tutaj jest różnica. Więc ja się staram zawsze upraszczać, a nie komplikować. Nie będę podawać całych definicji, wszystkich zasad i wyjątków, bo to by nie miało sensu, jak już mówiłam wcześniej. Nikt by tego nie zrozumiał i nikt by tego nie zaczął poprawnie stosować. A nie taki jest mój cel. Także mam nadzieję, że się tutaj rozumiemy, a jak chcecie sobie jeszcze na ten temat podyskutować, no to zapraszam do dyskusji. A ja w końcu nagrałam mój webinar na temat niemieckich przypadków, gdzie mówię o wszystkim właśnie w taki najprostszy możliwy sposób, o niemieckich przypadkach, o tym, jak można się ich nauczyć. Tłumaczę wszystkie po kolei, również
tym razem z odmianą przymiotnika, także tam na tym webinarze będzie wszystko i ten webinar jest już teraz w końcu do zakupienia. Także dla tych wszystkich, którzy chcą sobie przypadki powtórzyć, dla tych, którzy jeszcze ich nie rozumieją i w końcu chcą zrozumieć, dla tych właśnie ten webinar jest. Także zapraszam do linku poniżej, można ten webinar tam znaleźć i oglądać. I słuchajcie, jeśli kupujecie ten webinar, to naprawdę sprawdzajcie maila później, ponieważ automatycznie dostęp do tego webinaru przychodzi na maila i ten mail może czasami lądować w spamie albo na przykład w innej zakładce, czyli społeczności albo reklamy czy coś takiego. I zaglądajcie też tam, zanim napiszecie do mnie, że nie dostaliście takiego maila, ponieważ tego maila na 100% dostaliście, jeśli wpisaliście poprawnie swojego maila oczywiście, bo on jest wysyłany automatycznie, ok? Także każdy, kto taki webinar zakupi, od razu automatycznie dostęp ma. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiłam, Wam troszkę pomoże znowu w polepszaniu Waszego niemieckiego. No i oczywiście, że pomoże Wam również w tym ten webinar na temat niemieckich przypadków, na temat hakowania niemieckich przypadków. No i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, uczcie się i pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Nawet język niemiecki, nawet niemieckie przypadki. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!